Panie Rafale, w imieniu portalu Velonews oraz Team 29er, no i chyba całej kolarskiej Polski, chcieliśmy złożyć Panu najserdeczniejsze gratulacje z tego wyniku. Śledziliśmy z napięciem rywalizację Pana i wszystkich zresztą paralimpijczyków. Świetnie, bardzo dziękujemy. Jesteśmy dumni z tego sukcesu. Panie Rafale, przede wszystkim wielkie, wielkie gratulacje. No jak wrażenia po tym gorącym powitaniu, które było chyba niesamowite? Myślę, że wrażenia wielkie, pewnie podobne do tych, co mówię, przywieźliśmy z Londynu, bo mówię, no naprawdę czujemy się docenieni. Tak jak może nie czuliśmy się docenieni wyjeżdżając stąd, czy będąc tam, że nie pokazuje się nas, bo ponoć jesteśmy mało estetyczni i no i ta Paralimpiada nie wzbudza takich emocji. Ja myślę, że wzbudza i pokazała to, czy nawet ci kibice, którzy przychodzili tak licznie tam na stadiony, bo po 80 000 czy w naszym wyścigu 100 000 ludzi, to myślę, że pokazali, że są emocje, że warto na to przychodzić, bo ten stadion olimpijski był tam wypełniony dzień w dzień po brzegi. Także myślę, że chcą ludzie też to oglądać, bo nie tylko tak samo w życiu, nie tylko zawsze jest pięknie i ładnie, nie? Bo życie różnie bywa. Dzisiaj jest tak, a jutro może się całkiem nasze życie do góry nogami przewrócić. Także myślę, że cała nasza ekipa, która naprawdę jest fantastyczna, bo każdy pojechał, walczył. Jednym może wyszło lepiej, drugim gorzej. Ale wiem, że każdy, mówię, chciał jak najlepiej, dawali z siebie wszystko i to jest chyba piękne, że mówię, tutaj może nie mamy jakichś wielkich pieniędzy, bo to też nie chodzi o to, bo to też robimy to też dla siebie, nie tylko dla pieniędzy, ale mówię, żeby mieć z tego satysfakcję, przynajmniej ja to robię, żeby mieć satysfakcję, żeby mieć radość z tego, co robię i cieszę się też, że mogę komuś tym radość sprawić, moimi wynikami i że też są niektórzy ze mnie dumni z tego. A skąd taka zmiana? W Pekinie nie było tak wielkiego zainteresowania, teraz 100 stacji telewizyjnych, taka masa biletów wykupiona. Skąd zmiana na taki pozytyw w porównaniu do tych 4 lat? Ja myślę, że to jest też społeczeństwo, nie? Bo to tam chyba jest jakoś to trochę inaczej się też postrzega chyba osoby niepełnosprawne, bo naprawdę nie czuję się jakiejś różnicy, bo mówię, no te billboardy tam to, tak jak u nas to nie wiem, z pięknymi blondynkami, billboardy to tam były ze sportowcami niepełnosprawnymi, byli o protezach, jedni byli bez nogi, nie wiem, protezy na wózku, nikt mówi, jeśli tego nie wiem, nie wstydzi, czy nie boi się tego pokazywać, bo tak jest życie, no niestety nie oszukujmy się, że tak jest, bo to nieraz pewnych rzeczy nie widzimy, a one są, bo to, że ktoś ma protezę, to może mieć spodnie długie i tego też nie widać, także że tutaj mówię, wszystko było pokazane i nie wiem, Brytyjczycy tego nie boją, nie wstydzą i to jest fantastyczne, że nie wiem, byliśmy, robili sobie ludzie z nami zdjęcia, podchodzili, faktycznie gdyby nie wiem, no nieraz ciężko było wyjść z tego tłumu, żeby nawet odpocząć na chwilę, bo tak byliśmy oblegani tam. 2 złote medale, chyba lepszego startu nie można było sobie wymarzyć. Czy rozwoił się Pan z tą myślą, że są 2 złote medale na szyi? Tak pewnie jakoś pomału to dociera, choć tak jeszcze, nie wiem, raz wierzę, raz w to nie wierzę, że to jest jeszcze prawda i rzeczywistość. Choć jak je założę na szyję, to jakoś bardziej mam przekonanie, bo są dosyć ciężkie, także mnie ciągną w dół. Ale mówię, no pewnie no debiut tak, chyba, nie wiem, pewnie wymarzony debiut tak, że no, tak, no cieszę się, chciałem podziękować mojemu trenerowi przede wszystkim, bo to też jest jego zasługa, Jakuba Pieniążka, bo mówię, ja tylko realizowałem plan, który on mi przysyłał, przedstawiał i cieszę się, że mówię, trafiliśmy z wszystkim, z formą, ze szczytem formy akurat na ten czas i mogę się teraz cieszyć z 2 złotych medali. Parę słów o samym starcie. Nie ukrywajmy, no nie dał Pan szansy rywalom na jakąkolwiek rywalizację z Panem. Znaczy tak, no jazda na czas mówię, no to jest walka z samym sobą, nie wiem, ze swoimi słabościami, bo mówię, no jedzie się, nie wiem, 100–110% tego, co można pojechać i wygrywa się, mówię, no walkę z czasem, walkę ze sobą, no ten, kto jest najszybszy, to wygrywa. Cieszę się, że mi się udało wygrać i że z taką przewagą, także pewnie to też mnie jakoś upewniło w przekonaniu następnego startu piątkowego, że jest dobrze i może mogę dalej, mówię, walczyć o drugie złoto, pewnie większa jakaś wiara w siebie, choć mówię, no cały czas wierzyłem w to, że będzie dobrze, w to, jak jestem przygotowany. I w piątek, mówię, no przybiłem pieczątkę przy tym wszystkim, także cieszę się, że mogłem zdobyć 2 złote medale i przywiozłem je do Polski, pojadę do Rzeszowa, także cieszę się bardzo. Właśnie, jest już jakieś specjalne miejsce w domu na medale, czy dopiero będzie? Myślę, że to są olimpijskie, także powiesimy je gdzieś tam po środku, żeby wisiały, także że wśród tych pewnie wielu są najcięższe i pewnie i najcenniejsze. Jest szampan na kolanach, będzie teraz czas na jakieś świętowanie? Nie, myślę, że czasu nie ma, bo już się martwisz, martwi się, że jeszcze roweru nie mam, a chciałbym już jutro iść na trening, także że to przede wszystkim ten szum cały, to mówię, ja dalej mówię, jestem sobą, zostaję, mówię, przy treningach, dobrze, przy treningach i kolejny start już w niedzielę, także to nie jest tak, że nagle urlop, nogi do góry i Hawaje, tylko jeszcze mówię, no, za 2 tygodnie znowu, mówię, w piątek mnie też czeka przejażdżka, za tydzień 240 km robimy taką wyprawę z Krakowa do Łodzi, później mówię, Puchar Europy 29 w Pradze, następny dzień maraton berliński, także jeszcze jest trochę startów w tym roku, także nie ma jeszcze taryfy ulgowej i jakiegoś relaksu.